Cześć, witajcie. Cześć, zacznijmy dziś od żenady może, bo powiem szczerze, brak mi słów i ciężko jest cokolwiek innego na temat tego telefonu powiedzieć. Wiesz, on miał być Nokia tak. C12, poznajcie Nokia C12. Jezu, jak myślę o wypowiadaniu słowa Nokia w przypadku tego telefonu, to po prostu nóż mi Szyflaki się w kieszeni otwiera. zrobił, nie? Prawda? No. On miał być tani, no to może. To może to w jakiś sposób go usprawiedliwia, ale no To wychodzi poza znaczy, spotlight. ja powtórzę jeszcze raz, bo powtarzamy to w zasadzie co tydzień, ale powtarzamy jeszcze raz. Tani telefon w roku 2023 nie może mieć 2 giga pamięci RAM. Nie No nie, może. Jak nawet nie czystego może. Androida by nie miał? Nie, nie może mieć i już. A ten jeszcze do tego ma i wewnętrznej nie za wiele, bo 64, i do tego jeszcze ma procesor Unisoka, który No. też, kurczę, Ale już, słuchaj, ten ten z muzeum. Unisok, niech tam, jest wyświetlacz 6,3 cala w rozdzielczości, co prawda tylko HD z plusem, ale ma to baterię 3000 mAh. Przepraszam bardzo, ile razy dziennie to będzie trzeba ładować? A po co? Nie, to nie będziesz tego ładował parę razy dziennie, Bo bo. nie będziesz używał. Tak, bo to jest telefon do dzwonienia i to też z trudem, bo zanim się odpali dialer, to użytkownik zdąży już tym telefonem trzepnąć o ziemię z nerw. Słuchajcie, jak będziecie potrzebowali telefon do dzwonienia, to kupcie sobie telefon do dzwonienia, nie Tak, smartfona, nie bo to nie kilka. ma sensu najmniejszego. No nie, a to jest w ogóle no dramat. Wprowadzenie Chyba, czegoś takiego, to. chyba, że chcecie, nie wiem, czytnik e-booków, nie korzystacie z internetu w ogóle na smartfonie. Jeżeli tak, to nie ma sprawy, można Ja brać sobie jak w dym. kupię Chociaż czytnik też, e-booków. kurde, podejrzewam, że będzie kosztowało tyle, że się okaże, że to jest nieopłacalne zupełnie. Dokładnie. Ten telefon wychodzi 5,5 stówy. Słuchajcie. Ano masz. Dobra, ja się doszukałem atutu. Jest zabezpieczenie przed wilgocią IP52, jest radio i mini jack. I O to są panie. plusy tego telefonu, bo ja mam taki głupi nawyk, że choćby Przebój. się wywaliło, to ja szukam plusów w życiu. No to znalazłem te dwa. No i kolejny to jest ten na baterii. Aparat 5 z przodu, 8 z tyłu. Przynajmniej się nie sili na dodawanie dodatkowych aparatów z tyłu, bo i tak to by nic nie zmieniło. A no, z takich ciekawostek przyrodniczych, słuchajcie, nie zgadniecie, w jakiej litografii powstaje ten procek, który tam siedzi. To jest dokładnie SC98631, cokolwiek to wam nie powie. Znaczy, to jest dosyć często używany w tanich Tak, ale smartfonach chińskich do procesor. czego zmierzam? W tej chwili no, flagowe telefony dostają procesory budowane w litografii 4 nanometry. Ten powstaje w 28 nanometrach, co jakby najlepiej świadczy o stopniu zaawansowania technologicznego tego procka. Znaczy, wiesz co, ja bym go nie deprecjonował, dlatego że jeżeli chodzi o poziom procesorów, znaczy ja wiem, że to Chodzi nie mi o jest topowy pokazanie jakby tej procesor. przepaści, jaka dzieli to coś od flagowca. Znaczy, technologicznie to jest rzeczywiście przepaść. Jeżeli chodzi o performance, to jest procesor, który się mieści no, w dolnych granicach stanów niskich, nie wiem, Swoitości. Mediateków na przykład, tak? Tak. Mediateki Helio to jest mniej więcej poziom tego procesora, te niskie Helio, tak? Czyli nie Dokładnie wiem, tak. 20, 22, cała ta rodzina gdzieś w okolicach Niżu, to jest okej, okay, no. Znaczy No tak. ja tutaj się nie, akurat nie uważam, żeby procesor był jakby słabym bardzo elementem w tanim Najsłabszym jest smartfonie tam. RAM. Ale słuchajcie, to wam jeszcze powiem hita. Tu jest jeszcze wirtualny RAM do tego. Tak. Wirtualny RAM przy pamięci wewnętrznej 64 giga. Co prawda tylko 2 giga. No więc w teorii pewnie producent wam ogłosi, że 4 giga RAMu z gwiazdką, że 2 wirtualne, ale no tu pamiętajcie, że wirtualny RAM to nie jest prawdziwy RAM, bo to jest trochę tak jak podawanie płacy brutto. No. AMD co prawda montuje tam w miarę Androida bez jakichś dodatków bardzo Tak, wielu. on jest czysty, on Niemniej będzie miał update. to i tak tej pamięci dosyć mało wam zostanie rzeczywiście na Nie, własne pliki. omijajcie to naprawdę bardzo szerokim łukiem, a jak chcecie, żeby was kontrast, że tak powiem, strzelił po twarzy, to zajrzyjcie sobie w newsy. Ja nie będę o tym telefonie za wiele mówił, bo to jest dla nas egzotyka, ale w Indiach pojawił się równie, nie, dużo, dużo tańszy model Tecno Spark Go, który też ma Androida Go, też jest biedny, ale zajrzyjcie sobie, porównajcie specyfikacje. Tani telefon może nie być tak tragiczny. No ta Nokia jest tragiczna.
Nie będę chyba telefonów Tekno komentował, bo Nie. za krótki jestem. Oczywiście, Natomiast no. przejdźmy może do czegoś ciekawego, co też nie jest może urządzeniem topowym, ale jest urządzeniem Było coś dosyć ciekawego? sympatycznym, dlatego że, znaczy ja mówię w tej chwili o Vivo i55S, Okej, dobra. które, mówię, nie jest ciekawe ze względu na design, na przykład dlatego, że powtarza to, co Vivo już wielokrotnie pokazywało. Nie jest jakoś bardzo ciekawe ze względu na specyfikację, ale wystarczy. Obsługuje na przykład sieć 5G, ma Dimensity 700, tak? Ma baterię 5000 mAh. Androida nie najnowszego, bo 11 wystarczy. Ładowanie 18-watowe przy tym wszystkim, które też tak naprawdę, umówmy się, wystarczy. Nie jest może ekspresowe, ale będzie ok. Może być. Ekran 6,58, Full HD pracujący przy 60 Hz i to też jest ok, bo nie będzie wam drenowało baterii. I dla tych, którzy chcieliby stosunkowo niedrogiego smartfona, tutaj też nie ma gigantycznego RAMu, jest 4,6, tak? Polecamy 6, ale przy 4 jeszcze będzie Coś już działać. daje się żyć, no. 128 flesza. I mimo tego, że to jest, no, 10. woda po kisielu, bo Vivo już wielokrotnie proponowało takie konstrukcje i ten design. Aparaty fotograficzne, no jest 50 megapikseli. Towarzyszą mu dwie dwójki, które są, można pominąć. I ósemka z przodu, tak? I to w zasadzie tyle. I to jest smartfon, który jest smartfonem dzisiaj ze stosunkowo niskiej półki. Ja nie wiem, jak z cenami udało ci się może znaleźć? Nie, nie, niestety nie, bo no na razie nie ma w planach. Do nas on się gdzieś egzotycznie To pojawił. znaczy na razie to jest tylko Tajwan. On będzie powtarzał te starsze konstrukcje Vivo, które no, nie były jakoś potwornie drogie i podejrzewam, że poniżej 1000 zł da się go kupić prawdopodobnie. Tak, ale no tak jak mówię, no, na razie nie słychać o pojawieniu się go gdzieś poza Azją. No, przynajmniej ja nigdzie poza Azją go nie widziałem, więc Tak, przyjmijmy, że... chodzi mi po prostu o to, że znajdziecie u nas w sklepach bardzo podobne konstrukcje Vivo, Dokładnie. bardzo podobne specyfikacje. I to jest rzecz, która, mówię, na rok 2023 jest smartfonem, który wam zaoferuje, no cóż, pełną funkcjonalność smartfona, Może być. może czasami zatnie, ale niezbyt często, szczególnie ta wersja z 4 giga RAMu, coś mi dzisiaj nie idzie. Także jeżeli już, to powyżej 4 giga kupujcie, tak, jeżeli znajdziecie. Tyle. Tak, no taki smartfon z gatunku może być. Po prostu. I jeszcze jeden, słuchaj, smartfon, który wyskoczył nam w tym tygodniu kompletnie nieoficjalnie, dlatego że producent jakby zmilczał go, w ogóle go nie pokazał na stronach, natomiast smartfon znalazł się w sprzedaży w Niemczech. Mowa o Honorze X8a. No tak. Faktycznie, to jest telefon, słuchajcie, który nabrał wiele serwisów technologicznych, które zaczęły się nagle rozpisywać o flagowcu Honora ze 100-megowym aparatem. No ja tak spojrzałem na tą specyfikację, którą Jacek wynalazł, no jak to jest flagowiec, to ja dziękuję, to jestem kudłaty. Znaczy nie jest głównie ze względu Nie na jest. procesor, tam jest Helio Nie G88, jest. który To no... jest... Nie będziemy narzekali, ale to nie jest topowy procesor przede wszystkim, tak? W życiu, no way. Ekran nie jest najgorszy, bo to jest 6,57 z LTPS-em nawet i Full HD, także jest całkiem ok. Baterika jest 4500, czyli w tych średnich stanach niskich, honorowych, bo Honor zazwyczaj też w okolicy 5000 jednak oferuje. Pamięć 128 plus 6 i to jest jedyny tier, jaki do tej pory się pojawił w ogóle. Nie ma informacji niestety o szybkim ładowaniu, ale prawdopodobnie jest, co najmniej 18-watowe, możliwe, że 22,5 wata będzie. Jeżeli chodzi o aparaty, tam jest rzeczywiście podobno setka plus 5 plus 2 z tyłu, a z przodu jest 16 megapikseli. A, czyli te dodatkowe aparaty takie biednawe, bo ta piątka wbrew pozorom to wcale nie jest makro, tylko to jest szeroki kąt. Tak. Mogłoby być lepiej, więc na pewno to nie jest flagowiec. To jest taki, powiedzmy, tańszy średniak. Można, tak bym go zakwalifikował, ale na pewno... Smartfonik z kuchenką gazową z tyłu, tak. Bo te aparaty fotograficzne wyglądają jak cztery palniki po prostu. Tak, bo tam jeszcze diodę dołożyli, która udaje czwarty obiektyw. Tak. Nie wygląda to w sumie źle, ale dawno czegoś takiego nie widzieliśmy, bo te kuchenki już, mam wrażenie, trochę wyszły z mody. No, z przodu ekran z otworkiem, więc też dramatu nie ma.
Wygląda. No, mówię, mnie się ten design tylny nie podoba, on mi za bardzo przypomina w iPhone'owych, gdzie też się wali po prostu Tak, te no szczególnie, że on ma jeszcze aparaty. płaskie boczki. No, masz rację, to tak trochę iPhone'em Tam uważam. wystaje sama wysepka, a do tego jeszcze same oczka wystają nad tą wysepkę. W związku z tym są dwa schodki po prostu z tyłu. Niemniej, słuchajcie, ja broń Boże nie narzekam. Może się okazać, że to jest bardzo fajny smartfon. Seria X Honora zdaje się całkiem nieźle się sprzedaje, bo to są w miarę ekonomiczne smartfony w jakichś tam sensownych cenach. U nas ich nie ma w oficjalnej dystrybucji, bo Honor z Polski się wytuptał powolutku, jakoś stwierdzili, że najwyraźniej Polska nie jest odpowiednim rynkiem dla nich. Nie wiem, czy jest po kim płakać, no ale zawsze by było jakieś urozmaicenie, a tak to niestety pozostaje sprowadzać. Gdzieś tam w Europie się te honory pojawiają. Czy o tyle szkoda, że Honor jednak mimo wszystko proponuje konstrukcje bliskie Huawei'owi. I w przypadku tych konstrukcji flagowych one nie są złe, przy czym mogą mieć dodatkowo 5G. W związku z tym, no o tyle jakby może być niektórym szkoda. Natomiast jest nadal do dostania, można, nie wiem, a w każdym razie w sieciach popularnych europejskich kupić, nie tylko za euro, co prawda, ale Ale można. zawsze Tak. możecie, jak tęsknicie za Huawei'em z pełnymi funkcjami smartfona, no to sobie możecie poszukać honorów, bo faktycznie to jest technicznie nadal to samo, chociaż się odcinają od siebie, no, z Na wiadomych tym powodów. się, słuchajcie, kończą premiery oficjalne. To znaczy, Tak. było trochę drobiazgu, ale takiego drobiazgu Takie. chińsko-egzotycznego, który nas tak naprawdę średnio interesuje, marki, które nic nikomu nie mówią. Lota czysta. Natomiast zdecydowałem się w tym tygodniu na dorzucenie do katalogu aż 5 smartfonów, których oficjalnie jeszcze nie ma, ale znamy właściwie ich specyfikacje i są niemal pewne. Pierwszym z takich smartfonów jest Reno 8, Oppo oczywiście, Reno 8T 4G. On ma wyjść również w wersji 5G, natomiast jakby specyfikacji i renderów w wersji 5G nie znalazłem, znalazłem w wersji 4G. I tą wersję 4G tylko w jednym kolorze, takim pomarańczowym, dosyć Tak, zabawnym. jeszcze czarna się kręciła też gdzieś widziałem, ale słabej jakości były te rendery, więc. Dokładnie. Natomiast pełny zestaw renderów rzeczywiście tej wersji pomarańczowej w skórze tej wegańskiej. Kurde, jak mówię te rzeczy, to mi się po prostu od razu gdzieś tam coś w mózgu przekłada, ale nazywają skórą wegańską, niech to będzie skóra wegańska. Mam nadzieję, że żaden weganin nie ucierpiał przy zdejmowaniu tej skóry i zakładaniu na telefony. Tak czy inaczej, smartfon zapowiada się całkiem ciekawie, mimo tego, że obsługuje tylko 4G. Ma Androida 13, jest oparty na procesorze Helio G99. Zapowiada się AMOLED 6,4 cala Full HD pracujący przy 90 Hz. 256 plus 8, taki tier pamięci znalazłem, że jest niemal pewien. Aparaty fotograficzne tutaj też ma wystąpić z tyłu stówka, podobnie jak w tym Honorze, o którym mówiliśmy przed momentem, plus dwie dwójki i 32 megapiksele z przodu. W dziurce na krawędzi, jakby na boku ekranu. Tak. Ładowanie 33-watowe ma się pojawić również. Ale te wszystkie rzeczy, no i bateryjka 5000 mAh, ale tego wszystkiego nie jesteśmy stuprocentowo pewni, jesteśmy niemal pewni, dlatego się zdecydowałem do katalogu, bo spuścić po prostu. Tak, no ja znalazłem specyfikację wersji 5G, ale znów nieoficjalną, tylko jeszcze bardziej niż ta, którą ty dodałeś w przypadku 4G. Bo ten telefon się pokaże dopiero jakoś w marcu. Tak, ja myślałem, że w lutym jeszcze mają Nie, w mieć lutym premierę. to 4G. Aha, Chociaż okej. nie, no to kurczę, są tak sprzeczne informacje, że bo jedni piszą, że 5G będzie tylko w Indiach i już w lutym, ale inni piszą, że w marcu. W każdym razie ten Reno te wersji 5G podobno ma mieć ekran też OLEDowy, ale 6,67 cala, Full HD oczywiście, ale 120 Hz. 16-megowy aparat do selfie, z tyłu 108 plus 2 plus 2, jeżeli chodzi o aparaty. Bateria 4800, ale z 67-watowym ładowaniem i Snapdragona 695. I może zaokrąglony ekran będzie jeszcze po bokach. Ale Ja się, a to, co jest Daś mówi, jest w to zasadzie ciągle rzeczywiście paluchem po wodzie.
To jest niemal pewną specyfikacją. Ja się nie zdecydowałem na wrzucenie tego 5G, Nie ma głównie tak. ze względu na brak renderów porządnych, tak? Dokładnie i nie ma takiego no, stuprocentowego prawie że potwierdzenia jak z tym 4G, nie? Natomiast zdecydowałem się również na dorzucenie do katalogu rzeczy, na którą smartfona, na który czeka rzeczywiście sporo ludzi. Mają wyjść dwa. Ma wyjść Oppo Find X6 i X6 Pro. Różnią się zarówno wyglądem, jak i możliwościami technologicznymi. X6 nie dodałem, mimo tego, że jest bardzo dobry render tyłu, nie ma przodu. Natomiast dodałem X6 Pro, dlatego że rendery są wystarczające, żeby zobaczyć, jak ten smartfon będzie wyglądał. One nie są niestety wysokiej jakości, ale jest niemal cała specyfikacja i ona jest no, bardzo pewna. Mogą się niewielkie szczegóły różnić. Też oczywiście nie ma jeszcze wszystkiego, na przykład wymiarów pełnych nie ma. Jest informacja, że będzie ważył 220 gramów przy grubości 9,3, prawdopodobnie w najcieńszym miejscu, bo tam jest ogromna wyspa z aparatami. Natomiast nie ma pozostałych wymiarów. Ma być bateria 5000 mAh, ma być bardzo szybkie ładowanie 100-watowe i bezprzewodowe 50-watowe do tego. Jest LTPO, wyświetlacz OLEDowy, także jest no, dynamiczna zmiana częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Ekran ma mieć 6,82 przekątną cala, pracujący no cóż, no, powyżej Full HD, bo to jest 1440 na 3216. Bardzo fajna gęstość wyświetlacza przy okazji. Snapdragon 8 generacji drugiej, czyli widać od razu już, że to jest flagowiec. Jest 256 plus 512, jeśli chodzi o pamięć flash, 12 albo 16, same wysokie tiery pamięci RAM. Bardzo dobry główny aparat. Wszystkie aparaty mają co prawda po 50 megapikseli, ale jednostka główna to jest znany Wam już Sony IMX989 z jednocalową matrycą, z tym, że przypominam, że jeden cal to nie jest fizyczny rozmiar matrycy, tak, ale nie będziemy powtarzali tego samego. Ciekawi niech sprawdzą, skąd się podaje te rozmiary matrycy. Nie jest to rozmiar rzeczywisty w każdym razie. Niemniej i tak jest imponujący w przypadku smartfona. Drugie 50 cali to jest również jednostka Sony 800, IMX 890, a trzecia to jest IMX 890 albo IMX 798, jeżeli nie mylę numerków w tej chwili, to nie jest jeszcze pewne. W każdym razie jest szerokokątna i tyle. Z przodu 32 megapiksele i te 32 megapiksele są w bardzo małej dziurce w rogu ekranu, także one nie powinny przeszkadzać w odbiorze tego, co jest na ekranie i to jest dosyć fajne. Najbardziej cieszą mnie przynajmniej te aparaty fotograficzne, chociaż głupi jestem, tam przypominam Hasselblada jest obiektyw, przynajmniej jeden. A podejrzewam, że może być również więcej. Cieszy mnie, choć nie powinienem się cieszyć, bo ten smartfon do mnie zapewne nie trafi. Nie. Niemniej jest to rzecz imponująca i dosyć fajna, co? Będzie w Europie, bo już poprzedni Findex trafił do Europy i tak nieśmiało, co prawda, ale trafił, nawet był w Polsce. Tak, Więc ja mówię, że do recenzji do mnie nie trafi, może do ciebie ewentualnie trafić, nie, także ja ale się jak głupi ci do to sera chętnie cieszę z aparatu, przekażę. tak. Dobra, masz to u mnie, jak tylko będą proponować, to poleci do ciebie. W Bo ja każdym razie jestem ciekaw, bez względu na to, który z nas będzie recenzował, jestem ciekaw po prostu zdjęć z tego jasne. aparatu, bo i dobry obiektyw, i bardzo porządna matryca. Oppo, jedyna rzecz, nad którą ewentualnie może popracować troszeczkę jeszcze, to jest oprogramowanie według mnie, ale Daję radę. no, sprzęt jest taki, że powinien sam robić zdjęcia po prostu. Dokładnie, Najlepsze w ogóle na wiesz. świecie. Ja jestem jakoś, nie wiem, dziwnie pozytywnie nastawiony do tych mocniejszych, podkreślam, do tych wyższych modeli Oppo i one robią przynajmniej zawsze co najmniej dobre zdjęcia, więc wydaje mi się, że tu to po prostu nie sposób tego położyć. No Oczywiście mam nadzieję, mam przy nadzieję. pracy się zdarzają, ale myślę, że to będzie naprawdę świetna rzecz. No. Jest tam oczywiście optyczna stabilizacja obrazu, autofokus we wszystkich tylnych aparatach. Przednim nie wiem, prawdopodobnie też będzie, ale diabli wiedzą. Autofokus będzie, ale stabilizacja nie. Co? Nie, znaczy stabilizacji nie będzie, autofokus będzie Uśmiechałem stabilizacją. się tam do siebie teraz, bo ale Okej. bywają telefony z optyczną stabilizacją z przodu, tak, żebyście nie byli zaskoczeni kiedyś. Nie, tutaj ma być stabilizowany główny aparat i aparat do zdjęć tele.
Natomiast autofokus ma być również szerokokątnym, podobnie jak i w tele, podobnie jak i w głównym aparacie, także mówię, zapowiada się po prostu przebój. No. Autofokus w szerokim kącie się przydaje, bo wtedy ten aparat może, pamiętajcie, robić za aparat do makro i zamiast bezużytecznej dwójki macie na przykład przynajmniej 8-megowy, a w tym przypadku nawet jeszcze o wyższej rozdzielczości aparat do makro. I to I jest, to jest bardzo dobre wyjście, dlatego że 2-megapikselowe aparaty do makro, które ostrzą z 4 centymetrów, sorry, wielkie, ale nie. O nie, 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 ale taki to już naprawdę ma sens. I tutaj, a zresztą zostawmy aparaty, już bez sensu, bo zacznę znowu o aparatach mówić, nie, a chciałem nie, nie. powiedzieć o jeszcze 3 smartfonach, które dorzuciłem jednak w tym O, tygodniu do o, katalogu i są to smartfony, których specyfikacje w zasadzie wyciekły w całości. W to związku się z tym bardzo złudzi. na początku co prawda zaznaczyłem, że nieoficjalne, ale jak... Ale później pomyślałem, że naprawdę, no są to materiały Samsunga, które wyciekły To publicznie, są... podobnie jak i To rendery. tak, rendery. Ktoś miał w Niemczech zły dzień i we Francji. Przynajmniej To z tego, znaczy, co ja wiesz widziałem. co, nie wiem, czy w Niemczech i we Francji, dlatego że ja te No. rendery miałem przed Niemcami i przed Francją jeszcze. A W to skąd związku z tym, w kraju? wiesz co, ja nie wiem, kurde, czy mogę mówić, dlatego że bany na Twitterze sypią się gęsto. No W tak. związku z tym, no może powiem, że z Wietnamu, tak? Może nikt nikogo nie złapie w Wietnamie. Natomiast Nie, no miałem same rendery, chyba najwcześniej w ogóle, no poza oczywiście samym Ligsterem, miałem rendery chyba najwcześniej ze wszystkich głównych serwisów europejskich i karty pojawiły się u nas chyba najwcześniej w ogóle ze wszystkich serwisów. Chwilkę potem drugi duży serwis rzeczywiście pokazał w całości. można sprawdzić. Natomiast specyfikacje są w zasadzie pewne, w związku z tym nie ma się co obcyndalać, możemy wam powiedzieć. Chociaż nie wiem, może do premiery poczekamy, a na razie was do kart Tak, wiecie co, odesiłem. bo będziemy tak, bo później na premierze się będziecie nudzić. W każdym razie powiem wam tak, krótko. W zasadzie większość przecieków się potwierdziła. No i oczywiście dwa te bardziej bazowe modele, czyli S23 i S23 z plusem, są bardzo do siebie podobne. Różnią się w zasadzie, no wiadomo, rozmiarem ekranu, Znaczy, pojemnością baterii. w przykry sposób zróżnicowali baterię, dlatego że najtańszy w wersji w serii Galaxy S23 ma 3900, poniżej 4000 mAh, a ten z plusem ma 4700. W związku z tym ja nie wiem, czy to jest fajne. Znając dodatkowo jakby Wiecie. interfejs Samsunga i ich jakby skłonność do pożerania baterii w locie po prostu. No może być tak, w małym może być cienko, no ale rozmiar ekranu też jest sporo mniejszy, bo ten mały ma 6,11, a plus ma 6,6 cala, więc ta różnica wielkości samego telefonu jest spora i myślę, że to będzie chyba pierwszy raz, kiedy ten plus jednak będzie budził większe zainteresowanie, bo jeszcze do tego ma szybsze ładowanie. Chyba, One że ktoś... wyglądają bardzo podobnie, ale jednak się rzeczywiście różnią wielkością między innymi. Tak, no wielkości mamy naprawdę zasadniczą różnicę i no ten mały ucieszy tych, którzy szukają telefonu małego, ale wiecie, można No, znaleźć... bo to jest blisko 6 cali, tak? Tak, także tutaj ten, a oczywiście wiadomo, że gwoździem programu będzie Galaxy S23 Ultra, bo on ma najbardziej wszystko, ma najbardziej ekran, nie tylko największy, ale i najbardziej dopasiony, ma najbardziej aparaty. Mówię, no nie chcę tu spoilerować, jak kogoś bardzo ciekaw już teraz nie wytrzymuje, to ma specyfikacje podlinkowane, ma i największą baterię, i najszybsze ładowanie, i rysik, więc ma wszystko naj. Natomiast kurczę, no tak nie wszystko mi się podoba tym razem, bo na przykład z ciekawostek przyrodniczych podobno pamięci RAM operacyjne będą typu DDR5, a nie 5X. Tak, wszystko wskazuje na to i dziwne to jest troszeczkę. No ale może miejmy nadzieję, że może to jednak ktoś tutaj się machnął, chociaż te one pagery no, wyglądają na oficjalne, więc no, co mam wam powiedzieć. Wspomnę o ładowaniu, że tam przy tym najmniejszym jest 25 W plus 10 bezprzewodowe, przy tym z plusem jest 45 W. Natomiast przy najdroższym, ja wpisałem 45 W, bo ono jest na tych one pagerach, ale to przedziwna rzecz zupełnie. Nie, dlaczego? Poprzednio też tak było i tu się nic u Samsunga nie zmienia. I oni tak, konsekwentnie ja się trochę dziwię i słuchaj, nie jest... baterii.
Trochę się dziwię i nie jestem w tym sam, dlatego że w komentarzach się już też rzeczywiście pojawiły pytania, czy Samsung może nie nadąża za konkurencją z tą prędkością Nie, ładowania, czy nie myślę, że potrafią zaoferować to więcej, czy technologicznie coś jest nie tak. może ostrożność. Wszystkie mają Corning Gorilla Glass Victusa generacji drugiej i to jest też dosyć charakterystyczna rzecz dla nich. Tierów w pamięci jest oczywiście bardzo dużo, procesor jest wszędzie w zasadzie topowy, dlatego że we wszystkich konstrukcjach to jest Snapdragon 8 generacji drugiej. Co prawda, mam w przeciekach informację, że w Galaxy S23 Ultra on jest przetaktowany i nie ma 3,2 GHz, tylko 3,36 GHz, ale no cóż, no zobaczymy jak będzie, tak? Już też prowadziliśmy na ten temat rozmowę właśnie w komentarzach, czy to rzeczywiście ten taki zegar, czy nie taki zegar. Ja przypominam tylko, że zegary co prawda są ustawione na maksymalną częstotliwość na sztywno, niemniej producent może je przetaktować, wystarczy trochę inny mnożnik, trochę inne napięcie i już procesor chodzi na nieco lepszych parametrach. Pytanie, czy przez cały czas i czy będą scenariusze, w których ta moc zostanie wykorzystana, bo wcale nie muszą być. To znaczy cały czas raczej nie. No, żaden procesor nie chodzi przez cały czas na jakby tej topce, tylko no, te układy są przystosowane do tego, żeby współpracować jakby z oprogramowaniem, z interfejsem, z OS-em i one pracują wtedy, kiedy po prostu jest takie wymaganie, tak? Wtedy wchodzą na tę topkę i wtedy grzeją nam ręce w zimie. Dokładnie. No z rzeczy takich jeszcze, które powiedzmy się rzucają w oczy w tym roku, Ultra ma podobno słabszy aparat do selfie niż miała, bo ma taką samą dwunastkę jak pozostałe dwa modele. Ma rysik oczywiście tak, i ten rysik widać, że jest chowany w obudowie. Tak, no to jest, tego już nie mogą zabrać, skoro zlikwidowali Note'y. Że tak powiem, na cześć składaków, no bo tak naprawdę w roli premiery letnio-jesiennej składaki, przepraszam, wróć, foldy się na to powinno mówić, według wytycznych producenta, więc foldy zastąpiły Note'a w roli tej premiery, powiedzmy, na drugą połowę roku, a Eski wiadomo już 1 lutego. No i oczywiście zapraszam Was na relację z premiery, no bo będziemy mieli materiał z tymi telefonami jak najbardziej dla Was, także zobaczycie i wtedy sobie spokojnie będziecie mogli czy tam pochwalić, czy pohejtować, bo raczej hejtowanie Samsunga jest bardziej w modzie. No więc sobie zobaczycie, co to tak naprawdę będzie. No wiadomo, no będzie to ewolucja modeli tak naprawdę z zeszłego roku i ci, którzy czekają na jakieś diametralne zmiany, no to będą zawiedzeni. Natomiast ci, którzy po prostu oczekują, że będzie trochę lepiej, to spoko, będzie trochę lepiej. Ja uważam Samsungi za bardzo dobre smartfony poza baterią. Gdyby się udało rzeczywiście producentowi zrobić cokolwiek, żeby polepszyć kulturę działania smartfona na baterii, nie byłoby problemu. Nie wiem, co on tam takiego robi, że tej baterii potrzebuje aż tyle. Nie wiem, co dokładnie się dzieje, ale ja bym, prawdę mówiąc, chętniej zobaczył super szybkie ładowanie niż jakąś diametralną, bo powiem Ci, że ja już się przyzwyczaiłem do tego, że muszę często ładować telefon, ale naprawdę bym się nie obraził, gdyby on mi się ładował w kwadrans, a nie tak, jak się ładuje. Ja mam taki zwyczaj, że jak mojego telefonu, bo wiadomo, ja się nie ukrywam z tym, jaki telefonów używam, kiedy go nie używam, kładę go na tacę do ładowania indukcyjnego i po prostu staram się go utrzymywać zawsze w pełni naładowanego, bo nigdy nie wiadomo, co nas w życiu zaskoczy, żebym tą baterię miał w zasadzie cały czas prawie pełną, tak? Ale to nie jest dobre wyjście i faktycznie moim zdaniem pierwsza rzecz do poprawy to jest faktycznie bateria. Może z tym nowym Snapdragonem coś się zmieni, chociaż no nie wiem. Nie sądzę. Nie sądzę, bo to obawiam się nie jest kwestia samego procesora i jego apetytu na baterię, chociaż oczywiście również, no wiadomo, że im bardziej zasobożerny procesor, tym bateria szybciej schodzi.
Tutaj jest kwestia raczej dalszej optymalizacji systemu Samsungowego, nakładki Samsungowej, tego w jaki sposób działają aplikacje. Być może się skuszą wreszcie na jakieś sensowne zarządzanie pamięcią RAM i tym, żeby tam po prostu bez sensu nie działały rzeczy. Tak, ale wiesz, w drugą stronę też można przegiąć, bo też znamy takie przypadki, że są telefony, które troszeczkę za agresywnie ubijają apki w tle i to też nie jest dobre rozwiązanie, nie? Tak, no są ludzie, którzy potrzebują, żeby im w tle działało kilka rzeczy na raz i to wtedy też... Wolę częściej ładować i mieć to, co potrzebuje w tle. Spoko. Ja myślę, że dla każdego coś miłego i na rynku w tej chwili są smartfony różne, które no jakby pozwalają swoje własne preferencje odnaleźć w tych urządzeniach i zaspokoić przez te urządzenia w związku z Właśnie tym. mi się przypomniało, że chwilę temu ktoś w komentarzach pod innym naszym filmem zapytał, czy mamy jakieś pomysły, dlaczego generalnie flagowce mają słabe baterie. I wiesz co, to może odpowiem teraz, bo może wielu z Was sobie podobne pytanie zadaje. Moim zdaniem wydaje mi się, że wynika to z dwóch przyczyn. Po pierwsze, cena. Chodzi o to, żeby jednak nie przesadzić z kosztami produkcji i po prostu zarobić więcej na telefonie. No nie ukrywajmy się, że producentowi niekoniecznie zależy, żeby nam sprzedać telefon tanio, tylko żeby jak najwięcej zarobić, ale jednocześnie no musi producent myśleć, żeby ta cena była akceptowalna dla klientów, tak? Bo jak będzie za wysoka, to nie kupią. A druga rzecz, wydaje mi się, że chodzi o miejsce we wnętrzu obudowy. Wiecie, im bardziej dopasiony telefon, tym w tej obudowie jednak miejsca mniej, bo aparaty dużo zajmują, bo chłodzenie zajmuje. Nawet kurczę głupia cewka do ładowania indukcyjnego też gubi nam troszeczkę z pojemności baterii, bo ona musi wejść tam jednak pod obudowę. No oczywiście trend jest taki, żeby ta obudowa była jak najcieńsza, więc no nie da się pocienić obudowy przy zachowaniu jednocześnie dużej baterii i jeszcze wsadzić tam po drodze cewkę. Jeszcze system chłodzenia procka oczywiście. Więc to są takie według mnie dwie podstawowe kwestie, które wpływają na to, że baterie we flagowych, topowych smartfonach są jakie są, aczkolwiek zdarzają się wyjątki. Wiecie? To jest jeszcze kwestia tego, co nazwiemy dzisiaj dużą baterią, tak, czy pojemną baterią, bo ja tutaj bardzo namawiam, żeby się nie sugerować na przykład pojemnościami niektórych chińskich producentów, gdzie tam jest 20 tysięcy mAh. Nie. No jest dlatego, inna. Że istotne jest no, jakby moc tej baterii, to w jaki sposób ona ten prąd przekazuje, oddaje i tutaj ta pojemność troszeczkę niedużo mówi. Myśmy się przyzwyczaili do tego, że pojemność mAh coś mówi. No niestety mówi niewiele. Coś mówi, ale mówi niewiele. Nie tak wszystko. naprawdę tak naprawdę użyteczność jakby pracy baterii jest w watogodzinach, bo wtedy wiadomo mniej więcej wprost jakby przy jakich warunkach ta bateria ile czasu będzie pracowała. Natomiast tutaj tak nie ma i te 5000 mAh jest na dzisiaj standardem po prostu. Flagowce nie będą miały więcej z powodów, o których Adaś między innymi powiedział, czyli choćby dlatego, że flagowiec musi być cienki i koniec. Natomiast inną sprawą jest na przykład zróżnicowanie pojemności baterii w serii flagowców, tak jak tutaj w przypadku Galaxy S23. Tutaj według mnie usprawiedliwienia dla Samsunga nie ma żadnego, natomiast powód jest, znaczy różnicy tej pojemności w mAh pomiędzy no wiem, o czym podstawowym mówisz, modelem a najwyższym modelem. Samsung po prostu chciał je zróżnicować. Różnica cenowa i jednocześnie różnica w możliwościach technologicznych. Potwierdza to, co ja tyle. Powiedziałem. Cena plus pojemność wnętrza obudowy. Dwa powody. Dobra, i chyba tym na razie zakończymy. W przyszłym tygodniu widzimy się chyba bez zmian. Będą nowe Motorola, ale to Wam opowiemy w przyszłym tygodniu. Jak czytacie nasze artykuły, to na pewno wiecie już, o jakich mówimy. A w kolejnym tygodniu będą nowe Samsungi, więc też będzie wesoło. Także cóż, żegnamy się i dziękujemy, że nas ciągle oglądacie. Dzięki, że wpadliście. Dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki. Pozdrawiam Was serdecznie, życzymy Wam miłego weekendu i do zobaczenia za tydzień, mam nadzieję. Serwus. Cześć. Cześć, cześć.